Twoja pierwsza walka odbyła się na TFL 18, no i niestety przegrana przez niejednogłośną decyzję sędziów. Dzisiaj nie pozostawiłeś żadnych wątpliwości. Tak, dzisiaj nie zostawiłem żadnych wątpliwości. W sumie to była druga walka, bo pierwsza miałem semi-pro na TFL, wygrałem. Drugą walkę przegrałem niejednogłośną decyzją. No ale też to mówię tak, kiedyś wspomniałem, miałem tam dużo kontuzji w tej walce. No i też nie mogłem się przygotować, nie robiłem w ogóle grapplingu, parteru, zapasów, nie robiłem do tej walki w ogóle. Także no i właśnie przez to przegrałem, dlatego że dałem się obalać. No. Zmieniali przeciwnika dwukrotnie. Na początku miał być Dudka, później miał być Wąsik. Tak. I dopiero teraz twój aktualny rywal. Miało to wpływ na twoje przygotowania? Znaczy, no myślę, że tak, szczególnie jeśli chodzi o wagę, nie? Bo miało być 66 docelowa waga. Zbijałem już mocno, już ważyłem 72 kilo. Później się dowiedziałem, że będzie 68, no aż w końcu stanęło na 70, także praktycznie zbiłem tylko 2 kilo. Dzisiaj ważyłem 75, 74 kilo. No właśnie widać było, bo pierwsza runda to wymęczył cię niemiłosiernie. Widać po prostu było tą różnicę siły i warunków fizycznych. No ale druga runda, poradziłeś sobie z nim jednak. Tak, no byłem dobrze przygotowany kondycyjnie. Myślę, że to zdecydowało, że wygrałem, bo przeciwnik stracił już kondycję. Czułem po prostu, że traci siły w tym, a ja tylko ja odpoczywałem. W sumie broniłem się i odpoczywałem i czekałem, aż braknie mu siły. Chciałbyś dalej zostać w federacji TFL? Tak, mam tu właśnie, zwiążę tu plan na przyszłość z TFL. Przecież następną warkę zrobię w 68, zobaczyć jak tam to zbijanie wagi będzie szło. No a później docelowo będę chciał zejść do 66 kg. Wspomniałeś o tej kondycji, która tutaj dzisiaj pomogła dociągnąć to zwycięstwo do końca. Jeśli chodzi o te przygotowanie kondycyjne, jakbyś troszkę mógł powiedzieć, jak pracujesz nad tym? No, dużo biegam, dużo sprintów, no szczególnie dużo treningów. Teraz opuściłem trochę pracę na miesiąc, dzięki moim sponsorom tutaj widocznym. Mogę się skupić wyłącznie na trenowaniu, dużo wyjeżdżania, dużo sparingów. No i myślę, że to zadecydowało. No, naprawdę byłem dobrze przygotowany kondycyjnie, mogłem śmiało zrobić 15 minut walki, mogłem zrobić naprawdę w dobrym tempie. Rozumiem, że motywacja przed tą walką była duża, skoro tak się do niej przyłożyłeś. Tak, była duża, bo szczególnie, że ostatnią walkę przegrałem. No i też no, chciałem po prostu zobaczyć, jak będę trenował na pewnym takim etapie, jak każdy zawodnik, czy jestem po prostu w stanie rywalizować na takim poziomie. No i przekonałem się, że no, coś z tego może być. Czyli co? Pytanie już tutaj padło. Jakie teraz plany najbliższe? Może coś konkretniej wiadomo? Znaczy, no teraz odpocznę. Moja żona w wakacje niedługo będzie rodzić. Będę miał drugiego dzieciaka, także myślę, że na razie odpoczywam. Teraz będę walczył, muszę razem z nią, będę jej pomagał. No a później po wakacjach no, będę chciał wrócić. Na pewno będę chciał wrócić i zrobić może jeszcze dwie albo jedną walkę w tym roku na pewno. Czyli do wakacji na razie przerwa? Tak, do wakacji zdecydowanie przerwa. Nie chcę już żonie stresów przystawiać, bo to jednak jest stres. Jakby nie patrzeć, ja może się tam nie stresuję, no ale ona wydaje, że nie stresuje się, ale na pewno się stresuje, także nie chcę jej tego zakłopotania robić, że tak powiem. Super, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję.